Hejka kochani, z tej strony Szczerzuja i zapraszam Was dzisiaj na unboxing z Avonu, zamówienie z katalogu numer 11. Paczuszkę sobie już otworzyłam jak zazwyczaj poza kamerą i tak się przedstawia moje zamówienie. Jest ono dosyć małe, także zaczynajmy. Pierwszym produktem z katalogu jest maseczka Avon Planet Spa Greek Seas z ekstraktem z alg. Jest to maska w płacie. Tak się prezentuje z drugiej strony. Kolejną rzeczą jest maska z awokado do włosów. Jest to pojemność 400 ml. Następną rzeczą jest krem z bananem. Zamówiłam też z Focusa ten najnowszy żel Lazy Days. I zapach jest naprawdę cudowny. Jaka szkoda, że nie możecie go powąchać. Prześliczny zapach naprawdę. Taki bardzo delikatnie, jakby kwiatowy. Cudowny naprawdę. Będę się w nim z przyjemnością kąpać. A to jest taki krem do depilacji wąsika. Do depilacji twarzy. Ale głównie do wąsika u mnie. To jest również z Focusa. Jest to baza pod makijaż. One są dostępne w dwóch wersjach. Takiej nawilżającej i matującej. Ja wybrałam nawilżającą, pojemność 30 ml. Kolejną rzeczą jest lakier Avon Mark Prism. I on był z tej oferty Netto. To jest odcień Hyper, czyli taki śliczny, srebrny, z brokatem, tak cudownie się mieni. Ja wiem, że tego tutaj nie widać tak bardzo, ale on się mieni tak jakby srebrno i tak delikatnie jakby niebiesko. Mam tutaj próbeczki Senio Success. Maxima. Faraway Glamour, tak się prezentuje. I tutaj mam jeszcze rozetę. No i się przykleiło, ale trudno. Oderwiemy sobie i po kłopocie. Tutaj jest jeszcze oczywiście oferta Netto, oferty specjalne. Katalog najnowszy prezentuje się w ten sposób. Cała masa ulotek. W samym końcu pudełka jest Focus, na który oczywiście nie mogę się doczekać. No i fakturka. I tutaj ostatnia rzecz jest to żel cień, również z oferty specjalnej online. Ciężko się to robi jedną ręką, ale cóż. Jak się nie ma statywu, trzeba sobie jakoś radzić. Tutaj jest to odcień Chilled. I on jest taki srebrny. Zobaczcie na to, zupełnie inaczej się spodziewałam, że ten cień będzie wyglądał. Myślałam, że będzie bardziej mocno kryjący, ale kolor jak najbardziej jest ok. Powąchałam sobie już poza kamerą te zapachy. I tak, rozeta. Pachnie bardzo różanie. Ładna taka czysta róża. Faraway Glamour
Czuć przede wszystkim porzeczkę głównie. Podobny do zapachu Faraway Rebel. Bardzo ładnie spaja te zapachy ta porzeczka. Senior Success. Piękny męski zapach. Tutaj mamy nuty świeżego różowego pieprzu. Wetiver haitański. Haitański, sorry. I bursztyn przydymiony. Spoko mieszanka. Maxima. Bardzo luksusowy, kwiatowy zapach. Ślicznie pachnie. I zasadniczo w tym odcinku to już jest wszystko. Tak się razem przedstawiają te wszystkie produkty. I jeżeli Wam się podobało, to tradycyjnie strzelajcie łapkę w górę, zostawiajcie komentarz. I jeśli chcecie więcej filmików, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!